Ekscelencjo, księże biskupie, szanowni parlamentarzyści, panie wojewodo, panie wójcie, pani dyrektor, szanowni samorządowcy, drodzy rodzice, drogie dzieci. W takich sytuacjach jak dzisiaj, kiedy występuję przed tak wymagającym uwagi gremium, jakim są najmłodsi uczniowie, uświadamiam sobie, jak niezwykle trudno jest być nauczycielem, choć przez chwilę skupić uwagę i zainteresować innych. Drogie dzieci, dzisiejsza uroczystość, inauguracja roku szkolnego z udziałem tak ważnych, znamiennych postaci, parlamentarzystów, samorządowców, pana wojewody, nauczycieli, waszych rodziców, dowodzi tego, jak dużą wagę nie tylko państwo, ale również samorząd, wasi rodzice przywiązują do całego bardzo trudnego, bardzo złożonego procesu edukacji. Edukacja ma wpływ na rozwój naszego społeczeństwa, na rozwój gospodarki. Wy stanowicie niezwykle ważny, istotny kapitał. I to, o czym powiedział pan wojewoda, ważne jest to, aby w szkole uzyskać jak najlepszy zysk społeczny. To jest miarą powodzenia procesu nauczania. To świadczy o tym, że po zakończeniu kolejnego roku szkolnego możemy powiedzieć, udało nam się zrealizować pewien określony cel. 1 września, niezależnie od wakacji, z dużym entuzjazmem kreślimy pewne plany, snujemy pewne zamierzenia. Pytanie, w jaki sposób, w jakim stopniu uda nam się je zrealizować. Szkoła jako organizm żywy, nie będąca przecież zakładem produkcyjnym, ma za zadanie przede wszystkim wychowywać i kształtować młodych ludzi. Jest oparta na tradycji, niezależnie od zmieniających się rozporządzeń, niezależnie od wprowadzonych wspaniałych zmian programowych, przede wszystkim musi być radosna, przyjazna i musi być wymagająca. I to jest miarą powodzenia szkoły. Gdy patrzę na te najmłodsze dzieci, które rozpoczną dzisiaj rok szkolny, halo, słuchacie mnie jeszcze przez chwilę? Zielone czapeczki pomachają mi tutaj? Słuchają jeszcze przez chwilę. Niebieskie? Niebieskich nie ma. Żółte? Dziękuję bardzo. Za chwilę przyjdzie kolejna czerwona, chwileczkę, ale w takich sytuacjach, gdy grupa 6-7-latków rozpoczyna rok szkolny, idzie po raz pierwszy z dużym takim niepokojem, ale ogromnym zainteresowaniem do szkoły, przytaczam często słowa znakomitego wychowawcy, który faktycznie za dzieci oddał życie, Janusza Kruczaka. On powiedział, że nie chodzi o to, żeby wszystko wiedzieć, ale wiedzieć dobrze. Nie chodzi o to, żeby umieć na pamięć, ale żeby rozumieć. Nie chodzi również o to, żeby nas wszystko zajmowało, ale faktycznie, żeby coś nas w szczególny sposób zainteresowało i wpłynęło na nasze życie. Wybór szkoły podstawowej numer 1 w Woli nie jest bynajmniej przypadkowy. Nosi imię znakomitego lekkoatlety Bronisława Malinowskiego. Po wcześniej przeprowadzonych kontrolach, również na polecenie pana wojewody, diagnozując sytuację niepokojącą w Woli w szkołach, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, zwróciliśmy uwagę na to, że w tym roku szkolnym będziemy przede wszystkim promować tą aktywność fizyczną, aktywność ruchową. W myśl zasady w zdrowym ciele, zdrowy. I przy tej okazji, mówiąc o podjętych jeszcze na wiosnę działaniach, chciałbym zwrócić się do wszystkich dyrektorów, nauczycieli, aby w większym stopniu zaangażować się w tą aktywność również ruchową, żeby zmobilizować uczniów do tego, aby uprawiali różne sporty. Gdy w 1896 roku rozpoczęły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie, Kuberne powiedział, że ważne jest to, żeby w nich uczestniczyć, a nie koniecznie zwyciężyć. Odnosząc to do życia, odnosząc to również do szkoły, powiem tak. Ważne jest nie tylko, żeby triumfować, ale żeby zmagać się ze swoimi własnymi słabościami i w tej kwestii, na miarę swoich możliwości, zarówno w nauce, jak i w sporcie, odnieść sukces. Szanowni Państwo, ten rok szkolny 2013-2014 to rok, gdzie będziemy utrwalać wcześniej przeprowadzone reformy, kierując się również swoim ogromnym doświadczeniem. Ale proszę pamiętać, że niezależnie od wspaniałych
zaborze i zmiany, jakie dokonują się od 2008 roku, gdy dostosowujemy program nauczania do zmieniającego się świata i możliwości percepcyjnych najmłodszych, nawet uczniów, proszę pamiętać, że to dyrektorem, nauczycielem szkoła stoi. I od Was w szczególnym stopniu, od Waszego zaangażowania, współpracy z rodziną zależy, w jaki sposób, jak wielce osiągniemy zysk społeczny. Jak wykorzystamy ten wspaniały kapitał, który tutaj jest nam dany. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Nie stawiajmy przed sobą nie wiadomo jakich celów. Realizujmy te, które narzuca na nas poczucie obowiązku związanego z wypełnianiem zawodu nauczyciela. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.